Dzień dobry bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze chwilkę zaczniemy sesję, tylko kilka takich wstępnych uwag. Bardzo bym prosił, jeśli ktoś ma maseczki i może przebywać, tak, to proszę o założenie. Jeśli nie, to każdy zrozumie, ponieważ jest tu na tej sali dość duszno, jest ciepło, nie każdy może, tak? To jest pierwsza moja uwaga. Druga jest, proszę o wyciszenie lub wyłączenie telefonów. Dotyczy to wszystkich na sali, łącznie z radnymi. Panie radny. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę o zajęcie miejsc. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, otwieram 21 w 8 kadencji sesję Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji zwanej absolutoryjną. Witam pana burmistrza Piotra Wiśniewskiego, witam zastępcę burmistrza pana Sebastiana Olewińskiego, witam panią skarbnik Agnieszkę Ziółkowską, witam pana sekretarza Ryszarda Machnowskiego, witam pracowników gminnych oraz kierowników jednostek samorządowych z naszej gminy, witam panie, panów radnych, witam panie, panów sołtysów, witam również radnych powiatowych w osobach pani Marzeny Niekraś, również pana Ryszarda Dobieszewskiego. Bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszej sesji jest nas 14 radnych. Przepraszam najmocniej. Jest nas 14 radnych, a więc mamy kworum, jesteśmy władni podejmowania uchwał. Porządek obrad 21 sesji został państwu radnym przesłany. Pozwolę sobie odczytać. Ustęp pierwszy, otwarcie 21 sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Ustęp drugi, stwierdzenie kworum. Ustęp trzeci, przyjęcie porządku obrad 21 sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Ustęp czwarty, przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Ustęp piąty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Ustęp szósty, sprawozdanie przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Ustęp siódmy, przedstawienie raportu o stanie miasta i gminy. Ustęp 8. Debata nad raportem. Ustęp 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania. Ustęp 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy za rok 2019.
Punkt pierwszy, zapoznanie się z opinią RIO o przedłużonym przez burmistrza miasta i gminy Dobrzynie nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Punkt drugi, zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Punkt trzeci, zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wystosowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2019. Punkt czwarty, dyskusja nad sprawozdaniem. Ustęp 11. Podjęcie uchwał w sprawach. Punkt pierwszy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Punkt drugi, absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Punkt trzeci, zmian budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Punkt czwarty, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038. Punkt piąty, określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym w trybie postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Ustęp 12, interpelacje, zapytania radnych. Ustęp 13, wolne wnioski, informacje. Ustęp 14, zakończenie obrad 21 sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę, czy ktoś z pań, panów radnych ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z państwa, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ustępu 4, przyjęcia protokołu z 20 sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu. Protokół był włożony w biurze Rady. Mogliście się państwo z nim zapoznać. Czy ktoś ma jakieś uwagi, zastrzeżenia? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie dziękuję bardzo. I przechodzimy do głosowania. Kto z państwa, panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 20 sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, jeden radny się wstrzymał, a więc stwierdzam, iż protokół z 20 sesji został przyjęty. Przechodzimy do ustępu 5, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, pan pozwoli, że może z tego miejsca, z racji tego, że mamy tam awarię mikrofonu, dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, pełniąc urząd burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenie. Zarządzenie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok. Zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zarządzenie z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Dobrzyniu nad Wisłą. Zarządzenie z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą. Zarządzenie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyni nad Wisłą. I również zarządzenie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą.
Szanowni Państwo, 17 czerwca pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz mieszkańcy Dobrzynia uczestniczyli wspólnie w akcji Gaszym Challenge. Jest to akcja zorganizowana przez portal charytatywny siepomaga.pl, prowadzący zbiórki charytatywne dla potrzebujących, w tym dla ciężko chorej Zosi. Nominacją obdarzyli nas druhowie ZSP w Kalinie oraz gminy Chroskowo. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim organizacjom, sekcjom działającym na terenie naszej gminy, włączenie się w tą akcję i pomoc dla ciężko chorej Zosi. Myślę, że większość z Państwa obserwuje tą akcję na Facebooku. Jest tam potrzebna bardzo duża kwota, część już udało się zbierać, także dziękuję i mieszkańcom, i Państwu radnym o włączenie się, za włączenie się w tą akcję. 20 czerwca 2020 roku odbyła się druga edycja akcji pod nazwą Sprzątanie Skarpy Wiślanej. W sprzątaniu nabrzeża i Skarpy Wiślanej wzięło udział około 60 osób, w tym strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Dobrzyniu nad Wisłą, członkowie Koła Wędkarskiego nr 105, sekcja Dobrzyń nad Wisłą, przedstawicieli Ligi Morskiej i Rzecznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Również z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję. 25 czerwca uczestniczyłem w zakończeniach roku szkolnego klas 8 w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą, Krojczynie oraz w Halinie. I dziś uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego klasy 8 w Dyblinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ustępu 6. Sprawozdania Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. Tak jak w każdy wtorek prowadzony jest przeze mnie dyżur od godziny 12 do godziny 16:30. W okresie międzysesyjnym również odbyła się komisja wspólna, na której wraz z wszystkimi radnymi kontrolowaliśmy obiekty sportowe, począwszy od hali sportowej oraz pawilonu sportowego, jak również stadionu. Również przyłączyliśmy się do akcji Gaszyn Challenge. Dziękuję wszystkim radnym, którzy brali w tym udział. Tak jak wcześniej pan burmistrz wspomniał, dedykowane to było dla walecznej Zosi. Mam nadzieję, że dalej pozostałe jednostki, pozostali mieszkańcy również będą się aktywnie włączali do tego, nie tylko dla zbierania pieniędzy dla Zosi, ale również dla wszystkich potrzebujących, którzy się zgłoszą do nas. Na pewno takie poczynania będą kontynuowane. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Główczyna, że zostaliśmy nominowani. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ustępu 7. Przedstawienia raportu o stanie miasta i gminy. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza chciałbym przedstawić raport o stanie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Artykuł 28aa ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje burmistrza do przekazania raportu o stanie gminy Radzie Miejskiej do końca maja. Tak też się stało. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Przypomnę tylko, że odbywa się to bezwzględną większością głosów. Prezentowany raport o stanie gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2019 w poszczególnych rozdziałach wraz z wstępem dotyczy takich zagadnień jak ogólna charakterystyka gminy, demografia, budżet, inwestycje, edukacja, fundusz sołecki, mienie gminne wraz z gospodarką wodną, gospodarką odpadami, sprawy społeczne, działalność instytucji kultury, funkcjonowanie Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki, sprawy dotyczące organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Każdy z rozdziałów prezentuje stan oraz możliwości posiadanego potencjału czy też ograniczeń naszej gminy. Przedstawione zagadnienia były omawiane wcześniej i dyskutowane w trakcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w ciągu całego 2019 roku.
Poprzez raport spoglądamy na gminę jako całość, co nie wyklucza także spojrzenia bardziej szczegółowego na poszczególne samorządowe zagadnienia. Każdy z radnych lub mieszkańców ma swoje preferencje co do oglądu i oceny stanu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zapewne, jak tu wszyscy siedzimy, mamy świadomość zagrożeń i trudności, które samorządów dotyczą. Przed nami inwestycje o dużym znaczeniu dla całej gminy i wszystkich mieszkańców. Wszyscy są zainteresowani, aby usługa komunalna była świadczona na jakościowo dobrym poziomie. Dotyczy to wszystkich dziedzin działalności naszego samorządu. I gospodarki wodnej, i gospodarki odpadami, i imprez kulturalnych, czy też pracy samorządowej administracji. Raport wyraźnie spełnia rolę podsumowania działalności organu wykonawczego. Działalność organu wykonawczego w tym wypadku za rok 2019. Tego, co udało się burmistrzowi zrealizować lub tego, co okazało się niemożliwe. Oceniając działalność burmistrza w roku 2019, to w porównaniu z rokiem 2018 już całoroczna możliwość podejmowania decyzji oraz konsekwencji tych decyzji. W dużym skrócie przypomnę, co udało się zrealizować. Remont i modernizacja szkoły w Krojczynie, część zabytkowa. Położenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Mokowie. Modernizacja świetlicy w Kamienicy. Budowa chodnika w Grochowalsku. Budowa 4 altan mających służyć spotkaniom i integracji mieszkańców poszczególnych sołectw. Powrót do wydarzenia kulturalnego, jakim jest przyznanie nagrody Adama Adamandego Kochańskiego. Wsparcie stowarzyszeń aktywnych na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Oddanie zobowiązań pieniężnych z poszczególnych lat w wysokości 1 100 000 zł za rok 2019. Wygospodarowanie 600 000 wolnych środków. To decyzje i konsekwencje organu wykonawczego, czy też działania organu wykonawczego w roku 2019. Miałem okazję wspomnieć przy okazji omawiania strategii, że oszczędności nie biorą się znikąd. I to jest oczywiście truizm i wszyscy doskonale o tym wiemy, ale przypomnę to jeszcze raz. To wcześniejsze decyzje o wyłączaniu oświetlenia ulicznego, o racjonalnej polityce zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, a przede wszystkim zdroworozsądkowe zarządzanie budżetem. Wymienione inwestycje, wydarzenia kulturalne, modernizacje to wszystko ważna i znacząca sprawa, ale cały rok 2019 to przede wszystkim przygotowanie się do dwóch dużych inwestycji: oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą. Stan gminy to także zarządzanie, czy też styl, sposób zarządzania Urzędem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Jak wiemy, ile osobowości, tyle sposobów i form działania. Burmistrz doskonale zdaje sobie sprawę, że zewnętrzne i czujne oko mieszkańców wystawia własną ocenę. Sam urząd to kilkudziesięcioosobowa instytucja, która działa dla lokalnej społeczności pod kierunkiem organu wykonawczego. Zarządzając jakąkolwiek instytucją czy organizacją, zarządzamy przede wszystkim ludźmi. Stawiając tylko i wyłącznie na hierarchię i dyscyplinę, mamy wszystkich w równym szeregu, ale dosyć milczących. Próbując zarządzać w bardziej liberalny sposób, możemy liczyć na większe zaangażowanie, na większą kreatywność, na większą pomysłowość w dyskusji i na większą pomysłowość w realizacji przedsięwzięcia. Pracownik administracji oczywiście jest oceniany za swoją pracę, ale nie może czuć obawy, że zostanie potępiony za samo podjęcie działania. Nie jesteśmy oczywiście w stanie idealnym, ale zarządzanie to proces. Czy dotyczy to budżetu tylko i wyłącznie,
czy tym bardziej organizacji ludzkiej. Stan gminy to także porozumienie czy też komunikacja z mieszkańcami. Ma mieć to wymiar i obywatelski, i partnerski, czyli świadomość z jednej strony zaangażowania w poszczególnych lokalnych społecznościach, sołectwach, a z drugiej zrozumienie tego, na co możemy liczyć, a na co niestety nie. W 2019 roku oprócz zebrań sołeckich zapoczątkowano tego typu spotkania z mieszkańcami Dobrzynia. Zapraszamy oczywiście na każde spotkanie na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, aby jak największa liczba osób dysponowała wiedzą o działaniach samorządu. Prawo do czytelnej informacji jest chyba sprawą normalną, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, w którym miejscu pod względem inwestycji i budżetu się znajdujemy. Raport przypomina i wydarzenia, i inwestycje, i te mniejsze, i te większe. Za tym wszystkim stoi praca i zaangażowanie burmistrza, Rady Miejskiej, urzędników, mieszkańców sołectw, mieszkańców poszczególnych miejscowości, stowarzyszeń oraz osób indywidualnych. Dłużej by można na ten temat rozmawiać, co poszło dobrze, co nie za bardzo, jakie czynniki sprzyjały i jakie utrudniały. Daleko nam do stanu idealnego. Oczekiwania społeczeństwa są zapewne znacznie większe. Istotą rzeczy jest jednak zdroworozsądkowa kalkulacja, niepopadanie w euforię, uczciwe traktowanie mieszkańców gminy, czyli tym samym wyborców. Stan gminy z końca 2018 roku, a stan gminy z końca 2019 to dwie różne sytuacje. W imieniu burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotra Wiśniewskiego uprzejmie dziękuję. Dziękujemy bardzo. W takim razie przechodzimy do ustępu 8, debaty nad raportem. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę panie, panów radnych, sołtysów, wszystkich zgromadzonych. Proszę bardzo, pan radny Raśkiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Raport o stanie gminy to nie jest tylko raport o działalności samego pana burmistrza, bo burmistrz owszem wykonuje, nadzoruje i sprawuje nadzór nad tym, co się dzieje na terenie miasta i gminy, ale za wykonane inwestycje odpowiedzialność ponosi też i Rada, która musi wyrazić zgodę. To nie jest tak, że burmistrz sobie zażyczy, weźmie ileś tam pieniędzy z budżetu i coś zrobi i ktoś później ocenia samego burmistrza. Zgoda Rady na te inwestycje i zgoda na działalność burmistrza taką, jaką akurat prowadził, jest też naszą odpowiedzialnością. My też ponosimy odpowiedzialność. To nie jest tak, że tylko oceniamy pana burmistrza. My oceniamy też samych siebie. Dlatego musimy to przyjąć do wiadomości, że tak jak my głosowaliśmy, takie były wykonywane działania i inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu. Panie burmistrzu, przepraszam, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, bardzo dziękuję i cieszę się bardzo z tego, co pan powiedział. Dokładnie tak to wygląda i cieszę się bardzo z naszej dotychczasowej współpracy. Myślę, że na razie na tyle. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to ja też powiem dosłownie dwa zdania. Tak jak powiedzieli to moi przedmówcy, to nie jest tylko i wyłącznie praca jednej osoby, to jest praca wielu osób, to jest praca pana zastępcy, dyrektorów, kierowników, pracowników, jak również całej Rady. Dlatego potwierdzają się moje słowa z pierwszej sesji, na której zostałem powołany na stanowisko przewodniczącego Rady, iż zgoda buduje i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, a mieszkańcy, sołtysi ocenią to
w dalszej perspektywie naszej pracy. Bardzo serdecznie witam. Dotarła do nas pani marszałek, pani Aneta Jędrzejewska. Bardzo serdecznie witamy. I cóż, jeśli nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, przejdziemy do ustępu 9, podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28aa ustęp 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a więc stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dalszego punktu, do ustęp 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy za 2019 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Stosownie do postanowień artykułu 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych burmistrz miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Skład orzekający numer 8 z przewodniczącą Elżbietą Osińską w dniu 31 marca 2020 roku uchwałą numer 4/S/2020 zaopiniował pozytywnie przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Jeśli chodzi o tą uchwałę, państwo radni otrzymali ją w materiałach do sesji, a także ta uchwała znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy. W związku z tym pozwolicie państwo, że nie będę jej czytała. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie przechodzimy do punktu drugiego, zapoznania się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń... Bardzo bym prosił przez mikrofon bliżej, tak, pani radna? Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień burmistrza, stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 42 918 183 zł i 2 grosze. Dochody wykonano w kwocie 42 409 416 zł i 1 grosz, co stanowi 96,56% planu.
w tym dochody bieżące na kwotę 42 309 305 zł i 50 groszy, co stanowi 96,71% planu. Dochody majątkowe 100 110 zł i 51 groszy, co stanowi 58,63% planu. W strukturze wykonanych dochodów 40,32% stanowią dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. 32,41% dochody własne gminy, 27,27% subwencja ogólna. Dochody własne zrealizowano w wysokości 13 743 654 54 zł 62 grosze, co stanowi 87,46% planu. Punkt drugi. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły 984 952 zł i 1 grosz. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w wyniku umorzenia zaległości wyniosły 1535,98 zł. Natomiast w wyniku rozłożenia na raty 411 zł. Łącznie stanowi to kwotę 986 898 zł 99 groszy. To jest 7,18% zrealizowanych dochodów własnych. Punkt trzeci. Zaległości wobec gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 3 387 392 zł i 21 groszy, co stanowi 29,83% wykonanych dochodów własnych. Punkt czwarty. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonywanych w ciągu roku przewidywał kwotę 44 845 421 zł 49 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 41 797 774 zł i 25 groszy, co stanowi 93,20% ogółu planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano 39 603 751 zł i 43 grosze, co stanowi 93,14% planu. Z powyższej kwoty 27 293 249 zł i 28 groszy stanowiły wydatki na zadania własne, a 12 313 502 zł i 15 groszy wydatki na zadania zlecone. Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano w wysokości 484 217 zł i 62 grosze. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2 320 030 zł i 63 grosze, co stanowi 5,17% ogółu wydatku planów. Wydatkowano kwotę 2 191 022 zł 82 grosze, co stanowi 94,44% planowanych wydatków na inwestycje. Punkt piąty. Na zadania i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymano dochody w wysokości 1 576 486 zł 41 groszy, co stanowi 156,66% planu. Wydatki wykonano w kwocie 1 708 760 zł 42 grosze, co stanowi 95,80% planu. Punkt szósty. Budżet gminy zamknął się za 2019 rok nadwyżką w wysokości 611 641 zł 76 groszy przy planowanym deficycie 927 238 zł 47 groszy. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 702 554 zł i 7 groszy. Punkt siódmy. Spłata kapitału kredytów i pożyczek wyniosła 823 909 zł. Spłata odsetek 214 374 zł 62 grosze, co stanowi 2,44% wykonanych dochodów budżetowych. Punkt ósmy. Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów wynosi
9 980 403 49 groszy z terminem spłaty w 2030 roku, co stanowi 23,53% wykonanych dochodów budżetowych. Punkt 9. Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 53 496 015 zł 90 groszy brutto. Punkt 10. Komisja rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe gminy na dzień 31 grudnia 2019 rok. Bilans z wykonania budżetu gminy. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych. Łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Łączną informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych. Punkt 11. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki. Złożone sprawozdanie z wykonania budżetu przez burmistrza miasta i gminy Dobrzeń nad Wisłą za 2019 rok odzwierciedla proces realizacji budżetu. Mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna ocenia realizację budżetu za 2019 rok pozytywnie i wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzeń nad Wisłą. I podpisy komisji. Przewodnicząca Więckowska Ewa, członek Malinowski Paweł, członek komisji Żurawski Marcin. Dziękuję. Dziękuję bardzo i tym oto sposobem przechodzimy do punktu trzeciego, zapoznania się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzeniu nad Wisłą wystosowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2019. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwałą nr 4 łamane na KR łamane na 2020 skład orzekający nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z przewodniczącą panią Elżbietą Osińską w dniu 8 maja 2020 roku pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzeń nad Wisłą o udzielenie absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium stosownie do artykułu 13 punkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. W treści przesłanego wniosku Komisja Rewizyjna stwierdza, że na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia bieżącego roku po zapoznaniu się z i analizą między innymi sprawozdania z wykonania budżetu, uchwały nr 4 łamane na S łamane na 2019 składu orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Stanowisko komisji zostaje przyjęte jednogłośnie 3 głosami za udzieleniem absolutorium. Z opinii Komisji Rewizyjnej wynika, że wniosek ten został sformułowany na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 roku. Wyników kontroli wykonania budżetu, jakich dokonała komisja w ciągu roku oraz ustnych wyjaśnień burmistrza. Komisja przeanalizowała głównie zagadnienia związane z realizacją dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dochodów i wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu, należności wymagalnych, skutków udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych,
Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych, komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu wykonania budżetu gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzeń nad Wisłą spełnia wymogi formalno-prawne i został oparty na ocenie wykonania budżetu, co wynika z artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym oto sposobem przechodzimy do ustępu 4, dyskusji nad sprawozdaniem. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Jeśli ktoś chciałby zabrać głos, ja korzystając z okazji, może pierwszy bym powiedział kilka słów odnośnie tych raportów. Nie będę mówił długo, bo chyba nie o to chodzi. Odczytam jedno najważniejsze zdanie. Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych, komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu wykonywania budżetu gminy. Chyba już od dawien dawna nie było takiego zdania, że nie wniosła zastrzeżeń. Może ktoś powiedzieć, że źle, że za dużo, że za mało. Możemy o tym dyskutować, każdy ma swoje zdanie, każdy ma prawo. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy ja, czy ktoś z radnych lub pan burmistrz, na pewno każdemu wyjaśni jakieś wątpliwości, ale chyba to zdanie mówi samo za siebie. I to wszystko. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do ustępu 11. Podjęcia uchwał w sprawach. Punkt pierwszy. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie do powyższej uchwały. Burmistrz miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok, informacje o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe. Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą zapoznała się z dokumentami, o których mowa w artykule 271 ustawy o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w dniu 29 kwietnia 2020 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia i wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 oraz artykułu 270 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 869, 1649 oraz 2020 roku pozycja 284, 374, 568 i 695 uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Przechodzimy do głosowania.
Bardzo proszę, kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, iż w głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 271 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej podjętą uchwałą nr 4/KR/2020 z dnia 6 maja 2020 roku stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza miasta i gminy za 2019 rok i pozostałych dokumentów pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2020 roku i opinii do tej uchwały. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi absolutorium za 2019 rok. Dziękuję. Przechodzę do odczytania powyższej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 oraz artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 869 1649 oraz z 2020 roku pozycja 284, 374, 568 i 695 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z podpunkt pierwszy sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Podpunkt drugi sprawozdaniem finansowym. Podpunkt trzeci opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonaniem budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Punkt czwarty informacją o stanie mienia komunalnego. Punkt piąty opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Podpunkt szósty stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok. Udziela się absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą panu Piotrowi Pawłowi Wiśniewskiemu za 2019 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, a więc stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tym samym gratuluję, panie burmistrzu. Thank you.
Bardzo proszę, przystępujemy do dalszych obrad dzisiejszej sesji. Proszę bardzo o zabranie głosu pani radnej Kalinowskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, a przede wszystkim Panie Burmistrzu. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium gratulujemy zarówno Panu Burmistrzowi, jak i współpracownikom i pracownikom. Jak dobrze wiemy, radni podczas sesji podejmują decyzje o realizacji ważnych zadań, ale to właśnie pracownicy urzędu realizują nasze uchwały, wcielają je w życie, a odpowiedzialność za ich zrealizowanie spoczywa na burmistrzu miasta i gminy. W imieniu Rady Miejskiej dziękuję panie burmistrzu za konstruktywny dialog, wspólne, czasem niełatwe wypracowywanie decyzji i wzajemne zrozumienie. Udzielając absolutorium z tytułu wykonania budżetu, doceniamy pana wysiłek w zakresie gospodarki finansowej oraz dostrzeganie jakże ważnej części życia społecznego, jakim jest wspólnota, integracja i komunikacja, czemu dał pan dowód, uczestnicząc w licznych spotkaniach i uroczystościach, będąc sam inicjatorem wielu z nich. Mamy nadzieję, że niewątpliwy sukces, jakim było osiągnięcie zrównoważonego budżetu 2019 roku przy niełatwej wtedy sytuacji finansowej gminy, będzie dla pana mobilizacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a tej ciągle dużo przed nami, a jak wiemy, plany mamy ambitne. Życzymy panu wytrwałości, akceptacji społecznej i realizacji zobowiązań oczekiwanych przez mieszkańców naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Teraz to pani radna Kalinowska praktycznie już wszystko powiedziała. Wysoka Rado, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie mi absolutorium. Dziękuję, tak jak pani radna Kalinowska powiedziała, za merytoryczną i rzeczową dyskusję na komisjach. Ja wiem, że potrzeb naprawdę jest mnóstwo, ale cieszę się, że umiemy jak do tej pory wypracować ten wspólny mianownik i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Również z tego miejsca chciałbym podziękować pani marszałek, pani Anecie Jędrzejewskiej za współpracę, nie tylko za dobre słowo, ale też za rzeczową pomoc i wiem, że zawsze drzwi gabinetu pani marszałek są dla nas otwarte. Również dziękuję moim współpracownikom, dziękuję panu zastępcy, dziękuję pani skarbnik, dziękuję wszystkim kierownikom, dyrektorom jednostek podległych, wszystkim mieszkańcom, sołtysom i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I cóż, ogłaszam 20-minutową przerwę.
Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zmian budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu dzisiejszym otrzymaliście państwo ostateczną wersję zmian budżetowych na 2020 rok. I tak. Zwiększa się budżet o kwotę 55 tysięcy stanowiącą dotację celową z powiatu lipnowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych na drodze gminnej nr 17-10-52C łączącej asfaltową drogę powiatową nr 27-40C w Krępie z asfaltową drogą gminną nr 17-10C w Grochowalsku. Zwiększa się budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymaną decyzją z dnia 2 czerwca 2020 roku wojewody kujawsko-pomorskiego w kwocie 56 534,16 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zwiększa się o kwotę 26,5 tysiąca zł budżet otrzymaną decyzją nr 11 dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 18 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w 2020 roku. Sołectwo Krojczyn w ramach Funduszu Sołeckiego rezygnuje z przedsięwzięcia organizacja pikniku rodzinnego w kwocie 3000 zł oraz zakupu opału do świetlicy wiejskiej w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na utworzenie miejsca do rekreacji w sołectwie. Łączny koszt tego zadania to 9000 zł. Wnosi się do budżetu 345,38 zł darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeznaczeniem na zakup rolet do sali lekcyjnej. Zmienia się finansowanie w rozdziale 750-77 Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest to związane z projektem Zdalna Szkoła. Pierwsza część projektu była finansowana z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa. Natomiast druga część, którą wnieśliśmy zarządzeniem pana burmistrza, okazało się, że też jest finansowana tylko i wyłącznie z budżetu Unii Europejskiej. W związku z czym przenosimy 11 tysięcy złotych z paragrafu z końcówką 9 na paragraf z końcówką 7. Zmienia się koszty oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. W budżecie na 2021 rok wnosi się kwotę 1 500 000 zł. W związku z czym łączny koszt zadania wynosi 11,5 miliona złotych. Czyli na 2020 rok pozostawiamy tą inwestycję w wysokości 10 milionów złotych niezmienioną. Czyli ani nie zmniejszamy dochodów, ani nie zmniejszamy tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy chciałby ktoś zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Raśkiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu i szanowni goście, chciałbym w tym momencie podziękować
złożyć może podziękowanie na ręce pana radnego powiatowego, członka zarządu, dla pana starosty powiatu lipnowskiego, dla zarządu powiatu lipnowskiego i dla całej rady powiatu lipnowskiego za przychylenie się do wniosku, który złożyłem o dofinansowanie remontu tej drogi w imieniu własnym i sołtysów, którzy mój wniosek poparli. Podziękowanie składam w imieniu własnym, ale też i wszystkich mieszkańców miejscowości ościennych, które z tej drogi będą korzystały i będą mogły jakoś w jakiś cywilizowany sposób korzystać z tego odcinka drogi. Dziękuję bardzo i proszę przekazać podziękowania dla całej rady. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Również pozwolę przyłączyć się do tych podziękowań. Troszeczkę pan radny mnie tu ubiegł. W każdym bądź razie również bardzo dziękuję w imieniu wszystkich radnych i podejrzewam, że również i w imieniu pana burmistrza o wsparcie finansowe. Jeszcze raz dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania uchwały. Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D oraz litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869, 1649, z 2020 roku pozycja 284, 374, 568 i 695 uchwala się, co następuje. Pozwolicie państwo, że paragraf pierwszy pominę, tak? Dziękuję. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy uchwały otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu w wysokości 48 481 012 zł i 22 grosze z tego podpunkta bieżące w wysokości 41 761 822 zł i 82 grosze. Podpunkt B majątkowe w wysokości 6 719 189 zł i 40 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Podpunkt C plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 11 012 526 zł i 13 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3. Punkt drugi, paragraf drugi uchwały otrzymuje brzmienie: ustala się wydatki budżetu w wysokości 55 064 893 zł i 31 groszy z tego. Podpunkt A bieżące w wysokości 41 233 748 zł i 80 groszy. Podpunkt B majątkowe w wysokości 13 831 144 zł i 51 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Podpunkt C plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 11 012 526 zł i 13 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3a. Ustęp drugi wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem numer 4. Punkt trzeci, paragraf siódmy uchwały otrzymuje brzmienie: ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy. Punkt pierwszy, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 544 tysiące. Punkt drugi, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 267 878 zł i 70 groszy zgodnie z załącznikiem numer 6. Punkt czwarty, załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt piąty, załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt szósty, załącznik numer 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy, załącznik 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3a do niniejszej uchwały. Punkt ósmy, załącznik numer 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Punkt dziewiąty, załącznik numer 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały. Punkt dziesiąty,
Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiany wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2038 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok. I tak w załączniku nr 1 zmianie ulegają dochody, wydatki bieżące, majątkowe. Natomiast w załączniku nr 2 zmianie ulega przedsięwzięcie, czyli lata przedsięwzięcia dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. I kwota wkładu własnego 1 500 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma jakieś pytania. Jeśli nie, w takim razie wszyscy dobrze wiemy, że to jest konsekwencją podjęcia wcześniejszej uchwały. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania. Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869, 1649, z 2020 roku, pozycja 284, 374, 568 i 695, oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 16/91/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2019 roku zmienionej uchwałą nr 17/94/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 roku. Uchwałą nr 18/96/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2020 roku. Uchwałą nr 20/103/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku zmieniają się załączniki do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy już do ostatniego podpunktu, 5. Określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Otrzymaliśmy wszyscy dokumenty. Proszę bardzo, czy pan Romek Składanowski chciałby zabrać głos? Bardzo bym prosił do mikrofonu, dobrze? Tu do stolika obok pana burmistrza, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się tutaj informacyjnie odnieść do uchwały, którą Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą podjęła 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta i gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Ta podjęta uchwała została przesłana do organu nadzorującego i powiedzmy ocenie stwierdzono, że jeszcze musi być uzgodniona z organem prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. I w związku z tym tutejszy organ ten projekt 4 czerwca przesłał do wymienionej wyżej instytucji i w odpowiedzi w dniu 8 czerwca 2020 roku nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały. I tu po prostu dlaczego trzeba to było wysłać? W grę wchodzą tutaj możliwości pomocy unijnej i ewentualnie to powinno być przez prezesa ewentualnie zaakceptowane. Takie było stanowisko RIO i gmina to uczyniła, opinia jest pozytywna, prezes nie wnosi uwag. Jednocześnie do treści tej uchwały, do tego, która była podjęta, są wprowadzone dwie sprawy. Znaczy tutaj sugestią RIO było, żeby po prostu na podstawie obecnych dotacji wielkości, które gmina przekazuje spółkom, określić to w tym projekcie i tu właśnie jest w rozdziale 2, w paragrafie 2.2 i tu jest kwota 20 tysięcy. Oczywiście ta kwota, jeżeli Rada Gminy w następnych latach uzna, że ma być większa, bo jest taka potrzeba, to ma takie uprawnienia to zrobić. Na dzień dzisiejszy taka była sugestia, tak? RIO. I tu jeszcze pierwotnie uchwała ta zawierała rozdział 4, kontrola wykonania zadania. I to z kolei RIO stoi na stanowisku, żeby było ujęte w umowie, którą pan burmistrz zawiera ze spółkami. I to by było tyle. I ta, po tych wszelkich tutaj zmianach stanowisko Izby Regionalnej jest pozytywne. W związku z tym po tych poprawkach proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanej treści uchwały, jaką Państwo otrzymali. Dziękuję. W jaki sposób RIO uzasadniało tą decyzję, żeby kwestia kontroli była ujęta w uchwale? Nie w uchwale, tylko w umowie. Pani Osińska prowadząca tą sprawę i tutaj pan sekretarz nie ma, tak? Ale jest to uchwała zaakceptowana również przez pana sekretarza, którą sprawę też prowadził. W jakiej sprawie? No w takiej sprawie, że po prostu jest to bardziej kompetencja burmistrza niż rady. Takie było ogólnie stanowisko, tak? I ja mam w chwili obecnej projekt, państwo też macie, pan sekretarz zaopiniował wraz z radcą prawnym również. Także tutaj myślę, że... Znaczy... Jak rozumiem, kontrol rady zostaje taka sama, a zostaje zwiększone uprawnienia pana burmistrza, tak? Dosłownie. Można tak wnioskować? Tak, można. A nawet jest to obowiązek, tak? Wtedy. Czyli tak po prostu rozumiem. Zwiększamy uprawnienia pana burmistrza do kontroli, a nam jako radzie pozostaje tak, jak było do tej pory. Nie, możemy przyznać albo nie przyznać, tak? Lub zwiększyć, lub pozostawić tak. Na tym samym, tak jak to było do tej pory. Tak, jeśli chodzi o radę, nic się nie zmienia. Nie. Rada ma takie prawo przyznać dotację lub nie. No tak, ale jest górna granica. 20 tysięcy, nie więcej, bo to może być tylko 80% inwestycji. No tak jest. Ale tak, ja wiem. Ale tak było dawniej, że
też było w uchwale Rady Gminy z 2005 roku było podobnie, że Rada Gminy do 80%, no resztę to są środki własne, lecz nie więcej niż 20, to wynika z obecnej sytuacji finansowej, bo praktycznie spółka dostaje w przedziale 10-20 tysięcy, tak? No i nie może przekroczyć zaplanowanej kwoty w budżecie. No tak, tak. Jeżeli było w budżecie przeznaczone 20 tysięcy, to wtedy nie. Jeżeli było w budżecie przeznaczone 20 tysięcy, wtedy tego nie można przekroczyć. Już jest to górna granica. Gdyby było 10 tysięcy, też nie można by tych 10 przekroczyć, bo to było uchwalone w budżecie. Ta uchwała się bardziej ogranicza, ta treść bardziej w stosunku do konsumentów, bo konsument składając wniosek powinien być zorientowany, na jaką wartość dotacji może liczyć, tak? A jeżeli tej kwoty nie ma w regulaminie, to po prostu no nie wie, na jaką wielkość kwoty może wnioskować, tak? I wtedy zawnioskuje dużo, dużo więcej niż możliwości gminy, tak? A w tej chwili gmina jakby się określiła, że tyle możliwości finansowych co roku ma i wnioskujący widzi, na ile może liczyć. No właśnie. No dobrze, dziękuję za wyjaśnienie. Czy ktoś jeszcze jakieś ma pytania z radnych? Nie widzę, nie słyszę. Ze względu, tak, jest prośba o przerwę techniczną, 5-minutową. Bardzo proszę nie rozchodzić się. Się objadła. Ci w zęby nachodziła. Dobrze, dziękuję bardzo. Wznawiamy obrady. Ja tylko miałbym takie pytanie do pana Składanowskiego, jeszcze ponieważ tam wspomniał pan o rozdziale czwartym, a w tej uchwale nie ma rozdziału czwartego. Rozumiem, że to było zwykłe przejęzyczenie, tak? Właśnie powiedział, że nie ma takiego rozdziału. Nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Jeśli nie, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta i gmin Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 i artykułu 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 i 1649 oraz z 2020 roku, pozycja 284, 374, 568 i 695 oraz artykułu 443 ustęp od 2 do 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 310, 695 i 875 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych ze środków budżetu miasta i gmin Dobrzyń nad Wisłą, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczania, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik numer 1, numer 2 i numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Paragraf trzeci. Uchyla się uchwałę numer 20/106/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozycja 2813. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do ustępu 12. Interpelacje, zapytania radnych. Na piśmie od państwa radnych nie otrzymałem żadnej interpelacji ani zapytań. W takim razie przechodzimy do ustępu 13. Wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę. W takim razie jeszcze raz chciałem pogratulować panu burmistrzowi otrzymania absolutorium. I cóż, w takim razie zamykam obrady 21. sesji Rady Miejskiej. Tak, proszę bardzo. Tak, bardzo prosimy o skorzystanie z tego mikrofonu. Ale mimo wszystko, żeby się... Tak. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, wszyscy zaproszeni goście, Szanowni Państwo. Ja po pierwsze chciałabym powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że po tym trudnym okresie mogę Was wszystkich spotkać w dobrej formie, w zdrowiu. Za nami bardzo trudny czas, czas wielu negatywnych emocji, wielu dużego lęku, dużego strachu i dzisiaj, kiedy spotykamy się i jesteśmy... Inaczej do tego podchodzimy, bo choroba, z którą musimy się zmagać, niewidzialna choroba, wprowadziła mnóstwo zamieszania i mnóstwo, tak jak powiedziałam, lęku, więc mi się jest niezmiernie miło, że wszystkich Was widzę w dobrej formie. Szanowni Państwo radni, to, co wydarzyło się w marcu i z czym musimy się zmagać jako samorządy, myślę, że dopiero dzisiaj sobie z tego zdajemy sprawę. Na początku walczyliśmy o to, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Wiem, że samorząd miasta i gminy Dobrzyń również czynił wiele starań. My jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczyliśmy kwotę 740 milionów na walkę z pandemią. Ta kwota była kierowana
realizowana w różnych formach i do różnych dziedzin życia, bo przede wszystkim kwota w pierwszej kolejności to były środki przeznaczone na służbę zdrowia, na różnego rodzaju sprzęt, próbki, wynagrodzenie dla tych, którzy byli na pierwszej linii frontu. Kwota 1 500 000 trafiła do powiatowego szpitala w Lipnie w ramach naszego wsparcia na zakup sprzętu. Ale to były również środki dla przedsiębiorców, również środki związane ze sprawami społecznymi, środki na edukację. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy program e-szkoła, który cieszy się dzisiaj dużym powodzeniem. Dużym powodzeniem wśród nauczycieli, chyba mniejszym wśród uczniów bo i rodziców, mam takie wrażenie, bo wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, ale trzeba było sprostać się tej sytuacji, w której musieliśmy się znaleźć. Ale dzisiaj, kiedy już w inny sposób patrzymy na to zmaganie, to dzisiaj musimy głównie mówić o gospodarce. Wszyscy doskonale wiemy, że budżety nasze, samorządów szczebli gminnych, powiatowych, wojewódzkich już dzisiaj odnotowują wielkie straty i nie wiadomo tak naprawdę z czym jeszcze nam się przyjdzie zmierzyć. Ja bardzo się cieszę, że wy w swoich planach cały czas nie rezygnujecie z inwestycji, bo inwestycje, które chcecie realizować, które chcemy wspólnie realizować, są kołem zamachowym i to jest niezwykle ważne. I dzisiaj z wielką przyjemnością przywiozłam dla samorządu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą dwie umowy do podpisania, które zaraz przekażę panu burmistrzowi. Jedna na kwotę 1 500 7 695, jest to kwota w ramach PROW-u, Programu Obszarów Rozwoju Wiejskich na gospodarkę wodno-ściekową. Wiem, że wy jako gmina od dość dawna już na ten temat rozmawiacie, że są takie potrzeby i mam nadzieję, że ta kwota ułatwi wam realizację przedsięwzięcia, które przed wami. Kolejna umowa to jest umowa na kwotę 674 912,37 groszy. Jest to kwota na termomodernizację. Te umowy już dzisiaj przekażemy tutaj panu burmistrzowi i będziemy mogli je podpisywać. Natomiast to, co za chwilę się wydarzy, to jeszcze kwota 35 tysięcy, uchwałę, którą podjął sejmik na ostatnim naszym sejmiku, czyli 22 czerwca. Jest to kwota, która będzie przeznaczona w ramach małej infrastruktury kujawsko-pomorskiej na realizację zadania odbudowę budynku, remont budynku przy waszym boisku. Także ja mam nadzieję, że to są dobre wiadomości, a wam życzę dużo sił do ich realizacji, bo pandemia również niestety nie pomaga w realizacji. Firmy różnie reagują na ogłaszane przetargi. To, co cieszy dzisiaj, co obserwujemy jako samorządowcy, to ceny schodzą trochę poniżej kosztorysów i są oszczędności. Natomiast to, co nas martwi, to czy firmy w ogóle się pojawiają i będą chciały realizować zadania. Także panie burmistrzu, z wielką przyjemnością wręczam panu te umowy i życzę dużo powodzenia w realizacji. Zapraszamy częściej do nas na sesję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani marszałek za zabranie głosu, za przywiezione dla nas umowy. Praktycznie poczułem się, jakby była gwiazdka, a do gwiazdki jeszcze daleko. W każdym bądź razie, tak jak powiedział pan burmistrz, zapraszamy częściej. Rzadkie są wizyty pani marszałek. Nie tylko na takie oficjalne, ale również mniej oficjalne spotkania. Jesteśmy otwarci na rozmowy, jesteśmy otwarci również na pomoc z naszej strony, jeśli
cokolwiek, kiedykolwiek będzie potrzebne, jesteśmy do dyspozycji. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z nas tu obecnych? Jeśli nie, to w takim razie... Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować pani marszałek Anecie Jędrzejewskiej za pomoc. Pani marszałek wspomaga nie tylko nas jako gminę, ale również stowarzyszenia, kluby działające na naszym terenie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani marszałek. Tak? Dobrze, w takim razie, tak jak już powiedziałem wcześniej, zamykam obrady 21. sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Dziękuję bardzo za przybycie.